Dobra, słuchajcie, zwijamy się powoli do końca, dlatego że mamy kilka bardzo ważnych rzeczy. To robimy dosyć nietypowo, ponieważ najpierw zamkniemy konferencję, a potem będzie keynote. Bo z reguły na konferencji jest tak, że na ostatnią nikt nie zostaje, a najważniejsze rzeczy, które my mamy do przekazania, po prostu dwie, trzy osoby, które po prostu zasnęły i nie zauważyły, że się konferencja skończyła, nie? Dobra, dojechaliśmy do końca dnia. Ja wam mega dziękuję i liczę na wasz feedback. Wiemy, że ankieta do was zaraz trafi na maila i po prostu wypełniajcie i błagam was, pojedźcie nam, ale tak po łódzku, nie? Żebyśmy poczuli, że nie daliśmy rady. Żebyśmy następnym razem się bardziej postarali. Nawet jak wam się podobało, to po prostu nas krytykujcie, bo to takie polskie, także jest okej, nie? My lubimy być jak dojeżdżanie, nie? Wiktor szczególnie. I teraz, żeby domknąć tą konferencję, to kolejny klasyk, którego zresztą na pierwszej prezentacji Paweł Schulz nadmienił, Alan Perils, który ma taki fajny cytat i to, co dla mnie jest bardzo ważne w tym cytacie i chciałbym, żebyście zapamiętali, ja wiem, że tu masę informacji było. Nie, te cytaty są krótkie. Muszę sobie kupić ten prezenter taki, co zoomuje za 300, ale to jak się rozliczymy z konfy, nie? Czy tak naprawdę cała zabawa polega na tym, żebyśmy byli w stanie robić to. Przesuwać czasami swój punkt widzenia. Spojrzeć na to, co robimy czasami inaczej. I powiedzieć to, co powiedział Paweł, jeszcze raz ostatni zacytuję Pawła. Jak uczymy się nowego języka, to nie uczmy się języka, który wygląda tak, jak ten, który znamy. Bo to nic nie zmieni, no nie? I nawet jeżeli uczymy się nowego języka i nie użyjemy go na produkcji, tak jak Pony, mój ulubiony, to ja się go nauczyłem, ponieważ ma kilka koncepcji, których w życiu nie użyję, ale czaszkę mi zlasowało. Mam nadzieję, że ta konferencja trochę to wprowadziła innych punktów widzenia. Czy to jest naprawdę koniec tej konferencji? Jak myślicie? No wiadomo, że my jeszcze pójdziemy coś zjeść wszyscy, nie? A Wiktor będzie sprzątał. Ja płacę, więc zbywam talerze. No ja wiem. Fakturka później. Czy to jest koniec tej konferencji? No nie. To nie jest do końca koniec jak Folta. Łap pałkę. Dzięki za pałkę. Faktycznie, no Jarek ma rację, chociaż wielu chciałoby, żeby to bym zagrzebać tą konferencję razem z tą edycją. Okej, okay. Tak, ale ja się nie poddam. Nawet bez mikrofonu mogę. Chcemy... Chcemy pociągnąć dalej temat i Łódź dla nas jest tylko początkiem, dlatego zapraszamy już was oficjalnie 28 września Wrocław, druga edycja Segfold. A widzę szum. O, i o to chodziło. I wy wszyscy po piątce na wyjściu. Dobra. Do Łodzi wrócimy. Wrócimy 20. O. Dobra, ale czy to wszystko? No nie, mamy w zanadrzu jeszcze kilka niespodzianek, a dzisiaj odkrywamy karty. Segfold University. Ciągnąc dalej ideę tego, żebyśmy przekazywali sobie wiedzę bazową, wyszliśmy z pomysłem, żeby okej, okay, zarąbiście jest usiąść i posłuchać prezentacji, ale może dotknijmy czegoś, jakiegoś kodu. I o tym wszystkim mówi Segfold University, czyli konferencja, którą Kuba gdzieś tutaj nieobecny oczywiście. Kuba już szykuje agendę. W Gdańsku w przyszłym roku, dokładnie 21-22 kwietnia, nawet się rok zgadza, będzie konferencja, która będzie zupełnie czymś innym. Będzie polegała na warsztatach, małe grupki. Będziemy wchodzić bardzo nisko w zadania, ale co więcej, to szukajcie postów Basi na wszystkich social media. Ale jak to mówi stare dobre przysłowie, każdy Segfold korczy się kordampem. Tak więc ostatnia nasza niespodzianka to Kraków tego roku. Ta data jest faktycznie dobra. 26-27 listopada. Dwudniowa konferencja, na której chcemy podsumować cały rok Segfoldów
i mamy nadzieję wprowadzić to jako cykliczny, powtarzający event, który będzie podsumowywał każdy rok Sigfoltów. A to są, to będzie konferencja, na których nie chcemy brać jeńców, chcemy zejść jeszcze niżej, chcemy zrobić pokłon w stronę społeczności programistycznych, więc będzie Kordon Community Day, na który każdą społeczność i was wszystkich zapraszam. I co więcej, no... Planowani są zagraniczni goście. Także Sigfolty będą lokalne, Kordon będzie globalny. Bo jak robić Kordon, to zawsze globalnie, pamiętajcie, żeby system nie powstał. Tak, więc tyle od nas. Serdecznie wam dziękujemy za cały dzisiejszy dzień.